Idziemy zaraz w CS-a chyba, widzowie, jakieś kobitki poszukać, co? Rel? Kij będzie randka w ciemno przy wachlarzu. I będziemy wybierać jakąś fajną kobitkę. Ryba zrepostował śmieszny materiał całkiem. Gdzie? Na Twitterze? B. Mamon szuka shotera i gotik na streamku. Wręcz wam spoileruję, że wkrótce będzie. Jak ta gra ma? Zapomniał. Ta wasza kultowa gra polska. Tak ją uwielbiacie bardzo. Kroniki Myrtany czy coś jakoś. Cześć, mi się ma, siema. Jak to się nazywa? Cześć, kakao. Jak to się nazywa? Kroniki Mentora? No właśnie tak, Kroniki Myrtany, ale ta gra się nazywa jakoś tam inaczej. Kurde, nie ma ten magic, proszę bardzo. Jak się ta gra nazywa? A Goti! Jak niemiecki? Ludzie mówili, że to polska gra jest. To mi skręcali znowu. A i znowu mnie wkupili. No właśnie w Gotika będziemy grali, no. Kiedy gotowanie? No będę musiał zrobić z tego filmiki, no. Teraz będę miał trochę więcej czasu, zobaczycie. Znowu będą te filmiki z gotowania. No dobra, no dobra, zobaczymy. Tu mam przygłupie, patrz, tu. Jedna. O, jest w kapciach. Druga, ale jesteś za głupi, by to wiedzieć, więc wypierdolę. Prędzej mózgu swojego ziomuś poszukaj, bo ty go na pewno nie masz. Obecnie przy kompie mam taki zestaw. Tyle kolki. Kapitana Jacka jednego. Mam jeszcze trzy w lodówce, ale jednego mam tu. I żywca, zdrój. Wiadomo, co tu jest napisane. Czyja moc? Mocny ja gaz. Ja nie będę tego czytał, ale rozumiecie, czyja moc. Jest bardzo mocno gazowana woda. Moja ulubiona. Ja lubię bardzo mocno gazowane rzeczy. A! Przemiana z coli na piwo. Jeszcze jedno. Witamin nie wziąłem dzisiaj. Ja po witaminy. Kefirek, bardzo dziękuję. Są witaminki brane. O, pokazuję na live. Czy na pewno? Przełknie. A ty miałeś żyć zdrowiej? Żyję? To mam dla smaku, a to piję. Prawie całą wodę przez weekend wypiłem, co miałem, a był stosunek... 3-litrowe coli, 3-litrowe kole, chyba do 10 litrów wody. I tyle mi zostało. Bo to... A coli mam jeszcze... Jarmak, bardzo dziękuję. 1,5 litra coli. Czemu on miesza te leki, kurde, z alkoholem, no? Mi zostało, niecałe, bo to są 850, nie? Serio, dla mnie... Powiem wam. Ja już tak... Półtorej roku, może to dla kogoś nie jest dużo i tak dalej. Się tam interesuje tą siłownią, jedzeniem teraz coraz bardziej. Na początku to tak mnie to nie obchodziło, teraz bardziej. Ta kola to jest największy dym, bo to naprawdę można zamienić giga łatwo na tą kolę zero. I to jest taka różnica, bo ta zwykła ma tyle kalorii, ja pierdzielę. To za te same kalorie można coś zjeść, kurde, nie wiem, jakiś obiad czy coś tam. I by powoli być adekwat. Ja nie mówię, że to musi wszystko zmienić, ale chociaż ta kurde, jakby ta kola zamieniłby na zero, to już może by tak powoli by leciał w dół z wagą. No, ale mu się nie chce. Musi tą zwykłą. Musi z cukrem, bo tamta mu nie smakuje. 3,850 miałem, a zostało mi 1,5. A wody prawie całej już nie mam, więc jest naprawdę progres. Ty, Hany, a nie chcesz... To jest różnica razy 10 akurat. No tak, w tych ilościach, co on pije, to mógłby zjeść coś na spokojnie, by nie był głodny czy coś. To on woli to i to. Czy shotów jakiś z live'a ode mnie robić? Się dogadamy i se wstać? O, mamą shotera szuka. Może ktoś z widzów się zainteresuje. Propozycja. Ty, Hany, a nie chcesz shotów jakiś z live'a ode mnie robić? Się dogadamy i se wstawiać? Normalnie, legitnie wszystko będziesz miał. Siema, jesteś siema. W porządku, mógłbyś się zrobić jakiś odłam kanału sobie, albo po prostu sobie tym popchnąć kanał. Nie musi być tylko moja tematyka, możesz też coś innego robić, ale między innymi mógłbyś sobie też moje wrzucać. Byśmy się jakoś tam dogadali na pewno. A, czy byś świeżą rzeczy, które mi się nie podają, no rozumiem. No jak nie chcesz zarabiać, to nie ma problemu. Ja sobie znajdę osobę, która będzie chciała zarobić, na pewno. Bo chętnych jest dużo, tylko ja nie chcę byle komu tego dać.
Czy myślałem o graniu w Virtual Reality? Nie mam w powerki w ogóle, bo bym pewnie grał. Dlatego no, zbieram pieniądze, wyremontuję sobie tutaj studio, nazwijmy to. O, będzie remont. Znowu, drugie podejście. Wyremontuję to sobie i plejaka będziemy mieli tu obok. Studio. I wtedy będziemy grać w takie gierki, że mi się ruszał, troszkę brzuszka. No ale mówię, no na razie to jest plan na najbliższe pół roku. Nauczyłem się fajne rzeczy, widzowie. Czasami tak na plecach się tak... Czy ja słyszałem dźwięk ekspa z Minecrafta? Czy już kurwa... Nauczyłem się fajne rzeczy, widzowie. Czasami tak na plecach się tak niewygodnie się czuje człowiek tu z tyłu pleców, no nie? Składam sobie z tyłu pięści kostkami na wysokości kręgosłupa i tak jakby lekko dopycham, jak się przeklinam, taki pstryk zawsze jest i od razu taki człowiek lepszy. Tylko wiadomo, trzeba z mózgiem zrobić, nie jakiś ten, tylko leciutko się podpierasz. Kiedyś się na drążku wyciągałem, ale teraz drążek to by się urwał, chyba że 120 kilo. Dobra, nie, przepraszam, byłem sobie zrobić potas, magnez, wapno. Czy tam... Potas, magnez, wapno, dobra. Wapń, nie wiem jak to się... Fachowo, chyba wapń. Tak, temusujące, wiesz, bo moja ciocia pracowała akurat tam, gdzie to się produkuje kiedyś, wiesz? Ja to od dzieciaka miałem zawsze tych musujących od chuj. Wibowity, nie wibowity. Bo moja ciocia w laboratorium... To tego wapna, kurwa. Pracowała tam, gdzie to się tworzyło. Można powiedzieć, że to robiła. Edward, nie sprawdzałem. Nie, no na spokojnie, normalnie zapytałeś, czy się badałem na głowę, czy coś. Nie, ale czy psychotesty są robiłem? Tak, oczywiście, bo to był wymóg. Dobra wiadomość, bardzo dobra. Moim zdaniem jedyny sposób na to, żeby filmiki dziadka ktokolwiek oglądał, to wrzucanie na jego kanał jedynie rzeczy, których nie ma na streamie. Jakieś vlogi, gotowanie, spacery po Płocku. Jestem przekonany, że to by się oglądało. No, to by dużo streamerów by oglądało. Pod content, żeby się pośmiać tam z izami i tak dalej. Jakieś gotowanie mam ona. No, on powinien coś takiego robić, ale no nie robi. Tak jak wam mówiłem, kiedyś mi prawko zabrali. Szczególnie jestem bardzo dumny i potem przechodziłem psychotesty. To powiem ci, że... Psychotesty robili dziadkowi. Bardzo ciekawa sprawa, bo podczas wypełniania tych testów specjalnie klientka chodziła i wszystkich tak jakby podkurwiła. No nie wiem, ja odniosłem takie wrażenie, że zadawała takie specjalnie pytania, żeby wkurzać ludzi. A skąd wiem, bo jak już właśnie po napisaniu tych psychotestów czy tamtego sprawdzali ci wzrok, czy na światło, jak reagujesz, dźwięk w uszach, wiesz, jakichś takich tym, także to wszystko były badania i właśnie na tym ostatecznym takiej decyzji, czy przeszedłeś to, czy nie, właśnie mówiła, że bardzo właśnie przeprasza, że to odbywało się w taki, a nie sposób, ale mają takie, powiedzmy, taki plan mają, plan, nie wiem, jak ona to nazwała wtedy, taki jest program po prostu, żeby zweryfikować, bo ludzie mogą się przez 5-10 minut wstrzymać. A wiesz, a tu chodzi o to, żebyś ty nie wybuchł na kierownicy podczas jazdy samochodem, się nie wkurzyłeś, nie zrobił, wiesz. To mają takie jakieś swoje specjalne zapobiegawcze testy, no nie wiem. O, jest. I to jest właśnie granie na śmieci. Ile mu zostało, chciałbym zobaczyć. Ile mu zostało? O, na hita był. Jakbym strzelił szybciej, to bym miał. Nie wiem, teraz bardziej mi ta gra w zaczyna, bo każda klasa ma miecz, A tak w ogóle, ja to kiedyś próbowałem grać na live, tam z kilka gier zagrałem, ale podoba mi się to Dark Darker. Kiedyś bym sobie poćwiczył to. Jak to za cholerę nie umiem grać, serio. Dla mnie ciężka jest ta gra. Ale właśnie przez to jest dla mnie ciekawa. Jest ciężka, nie ogarniam i to właśnie powoduje, że mam ochotę się jej nauczyć. Może kiedyś. Długi jak, nie powiem co. Łucznik to powinien być łucznik, strzelający z łuku. Dziś wytłumaczyłem swojej babie, co ciągle mnie cisnęła, że oglądam ciebie i cały czas słychać, jak mamon jęczy, bo oglądam twoje reakcje, bo nie wytrzymałbym ani sekundy na streamie dziadka. No i finalnie wyszło tak, że pokazałem jej nawalonego mona, jak gada o kobitkach. To pierwsza reakcja było to, że jest jakimś schizofrenikiem, chory psychicznie i w sumie się śmiała. No widzisz. A czarodziej to powiedzisz. Myślałem. Myślałem, że napiszesz taką wiadomość, że chciałeś pokazać w końcu kobitce, o co chodzi z mamonem, a ja w takim stroju, a on tańczy akurat. No to byłby zły moment, żeby wytłumaczyć, o co chodzi.
I co ty oglądasz w ogóle? Ja bym się bał pokazać to, co na kobicie. O. Czarodziej. A nie, że czarodziej z mieczem biega jeszcze. O, znowu walka, numer 2. A Tomek się zesrał. Zabił. O kurwa. O kurwa. Chyba wygra dziadek. Ole mu wjebał. Rozumiesz to? Rozumiesz to, no nie? Zmiany debili dla debili. Nie gram w tą grę dla debili, no nie? Po prostu. Nie gram w tą grę dla debili. Nie wiem, stary, no nie chcę mi się grać w tą grę, gdzie gra gdzie twórcy gry są do tego stopnia umysłowo, że zmuszają cię do grania tylko jedną klasą. Ja totalnie nie rozumiem, dlaczego twórcy własnej gry mogliby wpaść na genialny pomysł, by rozpierdolić i stracić fanów i graczy. Tu są, wysłałem mojej mamie shota z intro i powiedziała, że mam zajebisty strój. O, ale fajnie. Totalnie tego nie rozumiem. To nawet naćpani ludzie co zrobili, by na taki debilny pomysł nie wpadli. To jest stary, własną grę zabijać, z którą mieli tak dużo problemów, żeby ludzie im zaprobowali to. I od tak sobie cały progres swój... Stary, oni w 2 dni dostali więcej chujowych recenzji niż przez 2 lata. To jest obłęd, Zależy. I ja się naprawdę zastanawiam, kto tam siano wykłada na to, bo musi być pierdolony. To jak nie ma co z sianem zrobić, niech da biednym, a nie w debili inwestuje. Niech na live donate'a da. Człowieku, jak tak można? No bo stary, inwestują w tą grę nie wiem jakie sumy siana, po to, żeby jakiś gościu se z melanżu wrócił i ustawił, żeby gra była rozjebana. Czy jest normalne? Tam jakiś pakt milczenia poszedł. Chyba siano dostali za rozjebanie gry od innej wytwórni, bo tam nie ma innego tego. Muram za buddą. Czy możesz, Kuba, nie spamować tego gówna u mnie na kanale, bo ci się też coś odkleja od jakiegoś czasu, ci mówiłem już. 15 lat masz, że masz 15 IQ? Dorośli, Kuba, bez hitu. No to świetnie, do widzenia. W takim razie. I dlatego też nie jestem... I po modzie. ...zwolennikiem widzowie, żeby dostawali randomowi widzowie suba, bo teraz gość ma suba i pajacować zaczyna kolejny. Zaraz będzie do widzenia. Nic nie zrobił. Do widzenia. Tak nic... Trzymany kurwa, jeden po drugim. Nic nie zrobił, to idź i rządź na swoim kanale, bo tu na pewno nie będziesz. I tyle mam do powiedzenia. Przez chwilę pomyślałem, że może z Dawid... Prawo z tym buddą? Kurwa, to pasuje, no. Dobra, jest bingo, no to było dobre. Jest. Dobra. Gratulacje. Narysuj, co Kamil dostał do jedzenia na Halloween. Co on mógł dostać do jedzenia na Halloween? Co on mógłby dostać? No to może tak o. Butelkę coli. On uwielbia. To mu się spodoba bardzo. Także to jest butelka coli. Do tego oczywiście musi być bochenek chleba. Bochenek chleba. Musi być, bo on będzie wtedy bardzo zadowolony. Czteropak piwka. No niech będzie coś takiego. Powiedzmy, że to piwo. Procent narysuję. Dynamit. Dobra, dostał mamą dynamit do jedzenia. Dynamit dostał. Dobra, czyli dostał tako. Kola, chleb, dynamit. Co on tam jeszcze... Orzeszki. Jakby to narysować te orzeszki. Niech będzie tu taka paczka, o powiedzmy, że to jest paczka orzeszków. Na tym narysuję orzeszka. No powiedzmy, że to jest orzeszek. Orzeszki solone.
No i co on tam mógłby jeszcze zjeść? Wapni. I mortadele. Muszę. Musi być mortadela. O, jest mortadela. Dobra. Jest mortadela, chleb, kola, dynamit. Te, jak to było, orzeszki. Dobra, to wszystko. To wszystko, udało się. Wszystkie najważniejsze rzeczy są. Halloweenowe bingo. A teraz u niego zobaczyć, bo ma nowy strój? To ten Bane, co wcześniej żył. Trzy stroje dzisiaj. Fortnite gra. Widzonkiem zagram, ale zobaczyłem, że on jest w trakcie gry, to... Nie pytałem go nawet. No, coś patrzy. W to też. To chyba Ala. Chyba będzie jedna gratka we dwoje, bo nie chcą grać. No mi hej też. O, dzięki, dla... hej. Oho. Oho. Alicja, spowiadaj się tutaj. Co to się odje... Że karę dostałaś, co? Ala była niegrzeczna. Ale spokojnie, lubię niegrzeczne kobitki. Chętnie pogram. Właśnie się zorientowałem, że dźwięku między przejściami na scenach nie ma. Babka ziemniaczana? Kurwa, się strasznie tego dźwięku. Ja pierdolę, takie niespodziewane było. O, nie wiem czemu. No. Ja se zapłacę chyba komuś, żeby mi to ogarnął. Więcej zapłacę za ten layout, ale ktoś mi to ogarnie. Kompetentny będzie, bo mi się nie chce. Zobacz, był dźwięk między scenami, już nie ma, patrz. Przecież był. Przecież jest. Z dnia na dzień, po prostu se dźwięk zniknął. Przecież jest dźwięk. Kurwa. Więc wnioskujesz coś z tym pluginem, bo ani nie zmieniałem nic w OBS-ie, ani nic nie robiłem. Nawet nie mam, nie wiem, co to jest za suwak. Który to jest traci suwak? Słuch. Och, traci słuch, dziadek. Okej. Okay. Jeszcze dwa odcinki, wow. No dzisiaj niezły maraton, serio. Boże, co to za tytuł? Mamon i napalony kamiś będzie pisał z kobitkami. O, no zobaczymy. Idziemy zaraz w CS-a chyba, widzowie, jakieś kobitki poszukać, co? Rel? Albo na Fortnite. O, mewa, przeleciała wszystkich, chwa. Albo na Księżycu. Rel. Tym zarazem mamusi. A kto niby jest mamusią, co? Kobitek nawalo więcej jest? No. Nie wiesz, bo poszła po mleko. No właśnie. Też tak uważam, dlatego trzeba znaleźć sobie jakąś fajną kobitkę, która nie pójdzie po mleko. No jest dużo może winka, no jest dużo na Valorancie kobitek, ale nie wiem, mordo, ciężko tak, wiesz. Ciężko trochę intencje teraz ludzi odczytać jest w tych czasach. Masz już 25 lat. Widzisz. To młoda jeszcze. Jesteś, zdążysz sobie życie ułożyć. Fajnie, mi się strasznie podoba te kolorki, takie ten zielony tutaj. Taki ten zielony jest taki Są kurwa. Młoda jak na moją córkę? Bardziej powiedział za stara jak na moją córkę. To musiał... Co to znaczy, ten kolorek jest taki zielony? Chciałbym mieć 12 lat. Jakbyś się urodziła, to jest niemożliwe. Kometę było widać? O proszę, no czasami widać jakieś, znaczy się, kometę to też tak, wiesz, to bardziej są jakieś kawałeczki, które się spalają w atmosferze, bo tak raczej całą to ciężko by było zobaczyć. Ale jak miałbym, nie rozumiem, w jakim sensie? Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. To co, przecież ludzi w wieku 12 lat do więzienia nie wsadzają, a zresztą, nieważne. To ja tam wiem. Hej, chyba że zrobimy kiedyś widzowie randkę w ciemną. Weźmiemy jakieś kobitki i będzie randka w ciemno przy wachlarzu. I będziemy wybierać jakąś fajną kobitkę. Będziesz kłótnie zaczynić? O, proszę. Często tam bywałem. Mam tam dużo rodzinki. Spokojnie, samica to nie jest tazos, żeby go czuł. Co on ciągle o tych kobitkach gada? No, wiadomo czemu. Bo już mu się nudzi być sam. Ma 40 lat. Szukać w chipsach. A bywałem w Kutnie, jakoś nie byłem zainteresowany żadną kobitką tam, a były takie momenty, że siedziałem nawet tam po miesiąc, całe wakacje prawie czasami. Nauczyłem się w Kutnie w baseball grać, w piłkę nożną grałem sobie tam. A widzieliśmy ten stream, widzieliśmy. Pokemonem już może być, no może.
Są leki w kolebce na Discordzie? Mordo. Za młode pewnie dla mnie. Ja się nie pierdolę takie tematy. Szkoda mi czasu na głupoty, ty. Takie latki, kur... 20 czy 25 lat, to co one mają w głowie teraz? Zabawę. A nie, wiesz, związki i myślenie o przyszłości, jakieś budowanie przyszłości czy coś. W tych czasach troszkę inaczej jest. Wiesz, ja też trochę pojebariowany jestem, ale wydaje mi się, że chyba bym się nie dogadał z taką laską. Ty jesteś mentalnie stara, a nie gówniara. Spoko, wierzę na słowo. Najeba trochę. Luzik. I to jest kolejny powód, dla którego też nie chcę klientki właśnie, bo... Lejo. O nie, co to za klient? Jakąś laską nie gadam, to od razu się musi pochwalić, że chla na przykład, no nie? Wino wypiłam, to, tamto, a co mnie to... Nie wiem, to tak jakby mówiła, jestem menelicą, spierdol... To powinien tak chyba. Ja nie lubię strasznie, no nie? Ja to mogę wypić raz na pół roku, raz na rok, ale nie chce mi się nawet i tyle. No tak, tak to wiesz, odbieram zawsze, no nie? Sobie, śmiesznie. Tylko, że... Mi się wydaje, że Konfi myśli, że będzie jakąś laskę 10 na 10 i żadnej innej nie dopuszcza do siebie, szuka takiej, co go nie będzie chciała. On chciałby taką, co do końca życia będzie z nim i to jest pewne. Tylko on tego nie rozumie, że to nigdy nie jest pewne. Nigdy nie masz 100% pewności, że ktoś będzie z tobą na zawsze. Musisz od razu to wiedzieć. Widzisz, to opijanie, picie, upijanie się nie rozwiąże problemów. Ludzie tego nie rozumieją. Ale tak jak mówię, ja mam troszkę inne podejście do życia. A picie jeszcze bardziej pogrąża. Nie, no nie jestem super, nigdy tak nie powiedziałem i za takiego się też nie uważam, wiesz? A on się boi zaryzykować, no właśnie o to chodzi, że musisz zaryzykować, tam komuś zaufać, ale z drugiej strony nie jest to takie pewne, no to właśnie tego ludzi to tak intryguje. Tylko po prostu mam troszkę inne podejście do niektórych rzeczy. Po prostu taki już jestem. Nie jestem Marcia super, jestem normalny po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż czasem mi odkleja i się wkurza bardzo, ale poza tym wszystkim wydaje mi się, że jestem normalny. Dobra, nieważne. O jakimś nacraniu do mordy pisał wcześniej. Nie wiem, co z tymi ludźmi jest nie tak. Wczoraj czy przedwczoraj pisał o tym, żeby nas... Wiecie co, te zęby mi już męczą, kurwa. Zaraz ściągam. Strać mu do mordy czy gdzieś tam, kurwa. Ale co za ludzie. Od razu wiedziałem, że jest jakiś dziwny klient. Po wracał, nie wiem, oni są dziwni, dziwni, wiesz? Nie mają co robić o w pół do drugiej w nocy i robią takie rzeczy, nie wiem. O kurwa, mi wypadł na live, ja pierdzielę. Kto lubi, no ale bez przesady, no sorry, nie chcę mi się użerać z tymi samymi ludźmi codziennie, daję im jedną, dwie, trzy szansy, nie rozumieją, to nie będą 10 dostawać. W pewnym momencie mi cierpliwość się kończy, no. O, koleżanka mi odpisała na Discordzie. A co tu ciekawego? Nie. Napisała. Nie, kurwa. No. Czekajcie, idę wyciągnąć do jednego zęba, bo z nim jest ciężko. O, ładnie. Ci pomoże. Ci pomoże. Gra słów. Czy możesz mnie dodać na Discordzie? Po co ci taki dziad na Discordzie? Zobacz, ile tu masz fajnych, młodych, inteligentnych, pięknych facetów. Nie zauważysz żadnego? 20 lat różnicy, jak nie można... tam mordo, daj spokój. Ona i tak sobie jaja robi, więc to sensu nie ma, mordo. A mi szkoda czasu na głupoty. Nie wiem, to widzowie pytają, czemu taka ładna jesteś. Chyba jej psycha pękła. Chciała tylko kotka pokazać, a nie wiem, no może. Jeszcze muszę Wukonga przejść, bo nie dokończyłem. I Sekiro dokończyć. I wtedy będziemy wyrywać kobitki. Fajne, inteligentne, zabawne, wiecie o co chodzi. A później się obudzimy poceni w nocy, bo wyimaginowany świat. Znaczy się Sekiro mnie bardzo zdenerwowało, że tam trzeba było cały czas blokować. Terować. Mi się to nie podobało. Elden za toż najlepsza gra, kurde. Czy będzie coś grane? Chyba już nie. Zaraz idziemy wyrywać kobitki jakieś, mordeczko. O, tak późno są jakieś kobitki fajne? No pewnie. One z miasta wracają przecież.
Nie no, żartuję, nie wiem, wyjeb... Stary, wyjeb... Mordo, co ja pierdolę? Ty jestem na kobita, żeby problemów więcej mieć. Żeby mnie ubezwłasnowolniła, żebym nie mógł żyć jak chcę. Nie ma takiej opcji, stary, ty. Kurwa, widzowie, nie mogę tu jednego zęba wyciągnąć. Co jest, kurwa? Serio, nie mogę. Może ja już na zawsze muszę go mieć. Co chwila, gdzie jesteś? Co robisz? Z kim jesteś? Na to potrzebne, człowieku. Chcę gdzieś iść, wstaję i jadę. Chcę jechać, co nie wiem, do Warszawy, to se dzwonię i se jadę do Warszawy i się nie pierdolę nikim. No tak, to jakieś problemy zawsze by były. Oczywiście żartuję, widzowie, nie łykajcie wszystkiego tak dosłownie. Po prostu lubię być złośliwą w tych tematach. Już byłem kiedyś fajny i kochany. To wszystko w tych związkach, stary, jest popierdolone. Jesteś milszy, tym bardziej ktoś ci chce na łeb wejść. A później nagle się okazuje, że ryczenie, płacz i nie wiedziałam. To ciekawe, że jak ktoś ci na łeb próbuje wchodzić, to później nie wie, że jak spadnie, to będzie bolało. Spoko, Fizuś. No, kurwa, nie, naprawdę, wiesz, kiedyś. O co chodzi. Bo jak jesteś za miły, to ci później ktoś na łeb próbuje wejść, rządzić się za bardzo i w pewnym momencie mówisz stop, nie rozumie, mówisz stop, drugi raz nie rozumie, mówisz wypierdol, dopiero się żarówka zapala. Ale już jest za późno. Chciałbyś od Haktora, cześć, Hekster, ale to jutro, na razie mi się nie chce, bo po tym chyba kończymy, idę sobie z jakimiś koleżaneczkami pogadać, mordo, bo mi się nie chce już ten, zapierdol. 14 godzinę pracuję i mam wyjeżdżać, już więcej mi się nie chce pracować. Dlaczego szkoda, mordo, 14 godzin pracuję, no, ty jesteś normalny jakiś, jak czuję, że nie mogę, to nie mogę już, morduś, wiesz? Po prostu, długo dzisiaj pracowałem, jestem troszkę zmęczony, już i chcę teraz zrobić coś dla siebie sobie. Tak, wiedziałem, że to są bracia, wiedziałem. Bracia Liebert, czy Liebert, bracia. Jakoś tak to się czyta. Będzie ci gościu mówił, że to nie jest praca. Wykonujesz pracę, dostajesz wynagrodzenie, rozliczasz się w państwie, to jest praca. Jak tego twój mózg nie rozumie, to jest twój problem. A ty mózgu nie masz, tak ci się... Dziękuję, jesteś najlepszy. Kurczę, Marcia, dzięki za 6 dolarków, ale nie jestem najlepszy. Jestem przeciętny. Dziękuję bardzo. Cześć, Bzyku. To idę sobie z jakimiś kobitkami pogadać, a potem spierdolę spać. Masz tatuaże z Dragon Balla? Kochasz to anime? Uuu. No cóż, szkoda, że taka młoda jesteś. Ojej, o, jak zajebiście się tak wyciągnąć. Co? Od razu przyjedłem. O mój Boże, czekajcie, muszę tego zęba wyciągnąć. Co jest z nim? No nie mogę autentycznie tego zęba wyciągnąć. Jezu, jak będę musiał go na zawsze mieć. Wyciągnąłem go, Boże święty, myślałem, że na zawsze miał takie okła. Ja pierdolę. Boże, się wystraszyłem już. Dracula zasiada. Okej, okay, ostatni odcinek. Powiem wam tak, strasznie mnie pociąga ten wszechświat, te wszystkie planety, to, ale zarazem się boję wewnętrznie tego kosmosu, czuję taki niepokój. Wiecie, o co chodzi odnośnie tego. No bo kurde, spójrzmy na to, nie wiem czemu, ale jeżeli właśnie lubię oglądać filmy o kosmosie, o takich statkach kosmicznych, gdzie na przykład na jakiejś stacji kosmicznej czy badawczej jest tylko dwoje ludzi, na przykład gdzie oni są sami, taka samotność, taka nutka takiego strachu, takiej niepewności. I lubię dlatego to oglądać, że czuć właśnie taki dreszczyk emocji. Słuchaj, Joru, nie chcesz tutaj siedzieć teraz? Nie chcesz oglądać? Chcesz wrócić jutro, jak tego nie będzie? Czy utkasz tą dziurę? Krótka piłka. Odpowiedz szybko, bo nie wiem, czy ci perma wypierdala na dobę. Naprawdę, denerwuje mi. Chcemy się dobrze bawić, chcemy się popatrzeć. Wyjebane mam w to, co ty se piszesz. Weź to, nie wiem, masz tam jakiś prawnie, coś w chuj mam. Stary, ja chcę se popatrzeć. Nieważne, czy tłumaczenia, czy co, nie interesuje mnie. Po prostu mam ochotę na ten temat, a ty skurwisz klimat, kurwa. Bo jesteś pierdolony, no. Raczej coś takiego jak kometa albo coś, to raczej wątpiłem, bo teraz mamy już taką technologię, że widzimy to daleko, 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 jak już jest, no nie? Więc mamy czas zareagować, teoretycznie, tak przynajmniej twierdzą, ale jak w praktyce będzie, to nie wiem. Bo wiesz, jak daleko, daleko patrzysz i coś leci w stronę Ziemi, to im dalej jest, no nie? Tym lżej to trzeba puknąć, żeby nas ominęło.
Bo jeżeli jesteś bardzo daleko i pukniesz to o pół stopnia, to ten odchył pół stopnia na iluś tam latach świetnych, czy ile tego tam tych jednostek jest, ominie Ziemię. Ale jak coś będzie bardzo blisko nas i uderzysz o pół stopnia, no to nie ominie, prawda? Więc to trzeba się z tym liczyć. Ale te kaniony też są popierdolone. Ej, spójrzcie, jaka Ziemia jest różnorodna. W jednym miejscu masz jakieś takie pierdolone kaniony, w drugim masz lodowce, w trzecim masz oceany, w czwartym masz jakieś niziny, krzak. Kurde, naprawdę. Pustynie. Ja to w szoku jestem, no nie? Dlaczego? Dlatego, że człowiek myśli, że jest na szczycie łańcucha pokarmowego, najmądrzejszy, najpiękniejszy, najwspanialszy, najbogatszy, a pod nami mogą siedzieć kosmoludki i się z nas brechtać, człowieku, ty. Ciśnienie jest zbyt duże. No i też wykazali, że się okazuje, że jakiś gatunek czegoś tam na dole żył, co też myśleli, że nie będzie w stanie, bo jest ciśnienie, a jednak żył. Na Drowym Mariańskim czy coś takiego, że tam woda niby jest taka ciężka, że coś tam to ciśnienie dopycha, a jednak się okazało, że znaleźli jakieś płazy czy na ziemi, na dole, co nie wiedzieli nawet. To, tak, to opowiadek Beetlejuice tak przekonująco, no. Tak jak tej kuli plazmowej, co mam, no nie, też to tak wygląda właśnie, jest tu plazma i takie uderzają piorunki, kurde, w brzegi szklanej kuli. Sipi Luki, dzięki za 7 miesięcy, mordeczka, bardzo dziękuję. I wy też możecie być tacy zajebiście jak Sipi Luki i też możecie wziąć zajebistego Primika u mnie. Dostawić. Dzięki, Sipi Luki. Nie dzięki, nie ma problemu. Do widzenia w zasadzie. Na 10 wiadomości 10 razy się sprułeś. 11 już nie będzie. Gość nawet jednej wiadomości normalnej na 16 wiadomości nie napisał. Po prostu nie chce mi się z takimi ludźmi usiedzieć nawet. Oczywiście, tu jest sześcian. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Tak, jest sześcianem. I właśnie, powiem wam taki, właśnie ten heksagonalny stan, ten heksagonalny ten ma bardzo fajną rzecz, no nie? Tak samo sześciany i w ogóle, to jest bardzo fajne, bo wszystko zależy od perspektywy, z której się na to spojrzy, no nie? I to może być właśnie ten multidimensional, no nie? Ta multiwymiarowość, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób na to spojrzysz. I to bardzo lubię. Ryba zrepostował śmieszny materiał całkiem. Gdzie? Na Twitterze? Gdzie... Nie, on kurwa jest niepoważny, sorry. Sorry, on jest niepoważny. Co to kurwa miało być? Co to miało być, kurwa? Śmieszny materiał całkiem. Gdzie? Na Twitterze? No ten Realcraft. Przegięli trochę z tym Realcraftem, wiecie? Przegięli troszkę, za trudno. I już, zobacz, dopiero się zrespiłem, już idzie noc. Proszę, co się dzieje, mówię. No dopiero się zrespiłem, już noc jest. Oj, powiem wam szczerze, nie podoba mi się ten Realcraft. To jest potrzebne, te dziury w ziemi, jakieś lat... Nie! Oj, powiem wam szczerze, średnio jestem do tego nastawiony teraz. No mówię, tak mi mapę zrobiło, no. Przebrałem się jak Shinny? Boże, ona serio ma taki strój? Bo w sumie nie widziałem. Co ty gadasz? Nie no, jak Shinny? No inaczej wygląda, totalnie. Jak się boi, Boże święty. Powiem tak, ja nie rozumiem, jak się można bać horrorów. Nie rozumiem. Śmiechu warte. Bardzo słabo. I w ogóle zespiłem się koło smoka, który prawie mnie... A w którą stronę nie biegnę, to jest, wiesz, dziura taka, że spadnę i nie mogę iść nigdzie nawet. Wyjebałem. No szkoda, że nie ma moderacji, trzeba będzie moderację nabrać. No bo więcej ludzi. Bo mi się nie chce pytać kretynów. Boże. Nie no, robię nową mapę. To. Człowieku, zdespiło mi w jakimś gównie, człowieku. Sakesa, no zobaczymy właśnie, czy on coś tam się zmieni, czy nie. Nie wiem, chyba nie chce mi się tego Realcrafta grać. Znowu smog, wykrakaliście, ty. Człowieku. Nie, zepsuli to. Nie. Znowu ta wyrwa, no. Nie wiem, coś jest nie tak z tym Realcraftem. Takiś kurwa X-Gamera wleciał. Hehehe
Ostatni raz próbuję. Jeżeli będzie taki sam shit, nie gram. Nie podoba mi się ten, nie podoba mi się ten zamysł. Myślałem, że są te, co były, lokacje plus te, co dodali, a okazuje się, że tylko te są. Mordeczko, bardzo dziękuję. No zobaczcie, co to są za biały. No zepsuli tą grę, no. Cały urok Minecrafta mi uciekł, tego Realcrafta, powiem wam, no nie. Nie podoba mi się to. Myślałem, że to lepiej wygląda. Ale nie wiem, na każdym kroku jakieś szajstwo. Zniechęcili mnie, powiem szczerze, tym, wiecie. Patrz. No, Jankowski tak jest, serio. Krokodyle. Zielony, normalny biom. Zobacz, że takich już nie ma. Strasznie popierdzielili tą grę. Strasznie. Sakesa i tak widzę i zawsze dziękuję. Te muzyczki mnie trochę denerwowały. Przesadzili troszkę. Jeszcze ten domek sprawdzę, bo mam nadzieję, że chociaż jeden domek będzie normalny. O. Ekspiareczka. Nie wiem, no bardzo mi się to nie podoba, szczerze powiedziawszy. Bardzo mi się to nie podoba. Widzowie, widzowie. Troszkę niefajnie. To się zmieniło, nie wiem, grałeś kiedyś w Realcraft? Bo to wystarczy, że wejdziesz i już widzisz od razu, co jest nie tak. O, siema, siema. Ja bym się zesrał, kurwa. Boże, idziesz spać w Minecrafcie, takie coś wylatuje. No i nie mogę iść spać. I co mam teraz zrobić? Ta, to ten nowy Realcraft Tregora. Nie usnę teraz. No i to jest mądre, powiedz mi, pierwszej nocy. A zresztą, co ja wam mówię? Pierwszej nocy, człowieku, od razu. Od razu pierwszej nocy gość i wychodzi z łóżka, nawet nie mogłem się przespać. Z łóżka wychodzi. Zaczyna się. Dla ciebie zaraz się skończy. Dzięki, zaraz zobaczymy. Dobra, otworzymy. No comment. No comment. W ogóle co to ma być, człowieku? Krzaki pod ziemią, ty. Tu tak samo, patrz. Krzaki pod ziemią, ty. O! Jak się prze... To ma być. Szkoda, że kamery nie było. Nie. Jak się przestraszyłem. Jak się przestraszyłem. Hej, Bezorus, hej. Ubardziej mi... Co to jakiś, kurwa, żmi? Ile ty żyjesz? Prądowy. Mam dosyć. Mam dosyć, widzowie, już na dziś. Mam dosyć. Wszystko potraciłem. Co to? Rąbek. Na dzisiaj mam dosyć. Niestety, koniec. Nie chcę mi się w to grać. Zepsuli to. Wszędzie fioletowe biomy. Gościu z trąbką ci damage nagle robi. Nie chcę mi się. Nie. Koniec. Maratonu Halloweenowego. To było super. To było super. Bardzo mi się podobało. Bardzo.